Dokończ zdanie, wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Dziedziną funkcji f jest zbiór. Dziedzina funkcji to x. Więc patrzymy sobie tutaj na najdalej położonego x na lewo. Jest to minus 6. Potem widzimy, że to nam się tutaj zazębia, więc lecimy dalej. To nam się tutaj też zazębia. Lecimy dalej, aż dotąd. I teraz patrzymy, że tu jest kropeczka zamalowana. Ta kropeczka jest zamalowana, czyli to będzie w tych dwóch nawiasach, które są kwadratowe, od minus 6 do 5. Odpowiedź A. Największa wartość funkcji f w przedziale minus 4, 1 jest równa. No to zaznaczmy sobie najpierw ten przedział. To są oczywiście x, więc to jest odtąd do jedynki. Największa, no to w tym przykładzie dla minus 4, bo jest tutaj nawias kwadratowy, to znaczy, że łącznie z tą minus 4, a dla niej wartość, czyli y, wynosi 2. Czyli największą wartością, czyli największym y w tym przedziale jest 2. Czyli odpowiedź C. Funkcja f jest malejąca w zbiorze. No to patrzymy sobie tutaj po wykresie, gdzie ona nam zaczyna maleć. W tym miejscu. Odtąd. Czyli od dwójki do piątki. I mamy tutaj tylko jedną taką odpowiedź, więc się nie zastanawiamy. Jest to odpowiedź D.